najważniejszy dla nas temat to oczywiście rozliczenie finansowe. To jest taki temat, który co roku się pojawia. Mówimy tutaj o zapłacie lub też nie zapłacie za nadwykonania. Tak, my co roku staramy się jednak regulować te nadwykonania w stosunku do świadczeniodawców. Oni też często poruszają ten temat, on też ten temat gdzieś funkcjonuje w tym przekazie medialnym. Stąd też od tego tematu chciałbym rozpocząć. No, chciałbym też podkreślić, że co roku to jest dosyć sformalizowana procedura. To nie ma tutaj uznaniowości, są określone kryteria, jeżeli chodzi o zapłatę za nadwykonania. Z jednej strony kryteria, z drugiej strony tak naprawdę nasze zasoby finansowe. Tyle, jeżeli tymi zasobami, którymi dysponujemy, do tego jak gdyby dokładamy pewne kryteria i to się przekłada na konkretne propozycje w stosunku do poszczególnych świadczeniodawców. Tutaj mamy wartość ponadlimitowych świadczeń za 2016 rok, czyli to już jest po wykonaniu za grudzień, tak? Czyli to jest styczeń de facto, stan na końcówkę stycznia. Mieliśmy 58, prawie 59 milionów nadwykonań. Mieliśmy też nie do wykonania, bo to też niektórzy świadczeniodawcy w niektórych rodzajach, w niektórych zakresach mają też nie do wykonania, to w sumie per saldo daje nam prawie 45 milionów nadwykonań. Łączna, to też chciałbym zwrócić uwagę, łączna kwota zwiększeń w ciągu roku i nadwykonania to jest 138 milionów. Także to jest to, o czym ja często mówię, że to ta propozycja styczniowa to nie jest propozycja końcowa, to jest dynamika. Tak? Staramy się w ciągu roku zwiększać, no i kończąc ten rok, rozliczając ten rok również i to w sumie daje prawie no 138 milionów. Kolejny taki istotny dla nas temat to postępowania konkursowe. Tutaj w sumie przeprowadziliśmy w ubiegłym roku 29 postępowań konkursowych. Postępowanie konkursowe to jest ta forma, poprzez którą nawiązujemy kontakt formalny ze świadczeniodawcami. Tak? To jest podstawa do zawarcia umowy ze świadczeniodawcami. Mają Państwo wyszczególnione dokładnie, w jakich rodzajach, ile tych postępowań dokładnie było. No też nie ukrywam, że sporą część naszej aktywności to była sprawa zabezpieczenia świadczeń dla mieszkańców powiatu krośnieńskiego. Tak? Temat, który też był szeroko przez Państwa relacjonowany, za co też przy okazji też serdecznie dziękuję za tą współpracę, szczególnie w tym obszarze. Dla nas bardzo ważny temat. Podejmowaliśmy działania z jednej strony docelowe, z drugiej strony na tu i teraz, czyli powierzyliśmy, wielokrotnie już o tym mówiłem, powierzyliśmy realizację świadczeń szpitalowi 105 i szpitalowi na Wyspie. Tutaj mają Państwo wyszczególnione, mówimy o 4 oddziałach, wewnętrznym, chirurgii ogólnej, pediatrycznym i położnictwie i ginekologii. Ogłosiliśmy postępowania konkursowe. Na te postępowania konkursowe w rodzaju lecznictwa szpitalne akurat nie było jeszcze świadczeniodawcy. W tej chwili pod koniec lutego to postępowanie zostało ponowione. W kontekście tych informacji, które również do nas docierają, że powstało Zachodnie Centrum Medyczne, zakładamy, że tym razem świadczeniodawca złoży ofertę i będziemy mogli podpisać umowy w rodzaju lecznictwo szpitalne. Kolejny temat, kolejny instrument, dzięki któremu jak gdyby coraz sprawniej identyfikujemy pewne nieprawidłowości, to jest zintegrowany informator pacjenta. W tej chwili około 48 tysięcy ubezpieczonych posiada to konto. Mam nadzieję, że Państwo, Panie i Panowie mają również ten dostęp do ZIP-a już wrobione, bo warto już, pomijając już to, że to jest pewien mechanizm kontrolny, to też jak gdyby, ja zawsze powtarzam, że to jest taki instrument, który wpisuje się w usamodzielnianie pacjenta, tak? Dysponuje pewną wiedzą, w oparciu o której mogę dokonywać pewnej oceny. To jest istotne, tak jak powiedziałem, z przechodzenia od takiej postawy pacjenta roszczeniowego do pacjenta bardziej świadomego, pacjenta bardziej nastawionego na współpracę. Kolejny obszar, który też jest dla nas istotny, to profilaktyka. Mamy tutaj kilka mamy programów profilaktycznych, ale te dwa, o których będę mówił, są takie dosyć istotne, czyli program profilaktyki raka piersi. Utrzymaliśmy pierwsze miejsce na tle kraju pod względem poziomu objęcia populacji, co de facto oznacza, że co druga kobieta jest objęta tym programem. W 2016 roku było to 36 tysięcy kobiet. Trochę gorzej to wygląda, jeżeli chodzi o raka szyjki macicy. Tutaj mamy 6. miejsce w kraju, tak? Pod względem poziomu objęcia populacji 16 tysięcy kobiet. Będziemy się również starali w tym roku zidentyfikować te działania. Mam takie wrażenie, że jeżeli chodzi właśnie o te programy w ogóle kierowane do kobiet, że tutaj też wpadliśmy trochę lekko w taką rutynę, także musimy jak gdyby się zresetować i zaproponować też jakąś trochę inną formę przekazu, bo ta forma wydaje mi się bardzo się upowszechniła,
stała się czymś takim oczywistym i też jest taki mechanizm odrzucania tych ulotek, tych zaproszeń. Tych ulotek, zaproszeń jest mnóstwo, tak, w tej chwili, bo wszyscy inni funkcjonują też na takich samych zasadach i ten komunikat ginie, tak, i dlatego też będziemy się starali w tym roku trochę podejść do tego niestandardowo, tak, by jednak ten komunikat do tych zainteresowanych trafiał. Skargi, to jest też taki element istotny z punktu widzenia naszej działalności, skargi pacjentów. Mają Państwo wykazane na przestrzeni kilkunastu lat, jak kształtowała się liczba tych skarg. 2016 był trochę mniejszy niż 2015, ale tak naprawdę od 2013 mamy podobną tendencję, jeżeli chodzi o liczbę skarg. Formy, coraz też, no oczywiście ta forma pisemna dominuje, no ale też 61%, także dominują coraz częściej inne formy, szczególnie właśnie te przysyłane pocztą elektroniczną. Rodzaje spraw, to mamy przede wszystkim 51% to są skargi, 49% to są zapytania. W większości, czyli 76% to te skargi, zapytania rozpatrzyliśmy we własnym zakresie, pozostałe przekazywaliśmy według właściwości. Na co przede wszystkim skarżą się pacjenci? Odmowa udzielenia świadczeń, zła organizacja pracy placówki, zastrzeżenia do toku leczenia, do jakości świadczeń medycznych, pobieranie opłat, to co mówiłem już wcześniej, jako ten mechanizm taki negatywny, kolejki oczekujących, nieprawidłowa weryfikacja prawa do świadczeń, nieprzestrzeganie uprawnień do świadczeń poza kolejnością. Pamiętajmy, że jest pewna grupa pacjentów, która jest poza kolejnością, ma dostęp do świadczeń poza kolejnością, wykreślenie pacjenta z listy lekarza POZ-u, odmowa udostępnienia dokumentacji medycznej. No, odmowa udzielania świadczeń to przede wszystkim tak dominuje, jak Państwo tutaj widzicie, i zła organizacja pracy placówki oraz zastrzeżenia do jakości. To są te obszary, w których tutaj pacjenci najczęściej te skargi składają. Kolejny taki obszar istotny to jest koordynowana opieka nad kobietą w ciąży, tak zwany KOC. Mamy jednego świadczeniodawcę, tą umowę zawarliśmy ze szpitalem na Wyspie w Żarach. Jest to istotne, bo też podkreślamy i coraz częściej będziemy jeszcze również w tym roku podkreślali, jak ważna jest ta kompleksowa opieka nad kobietą w ciąży. W tej chwili prowadzimy rozmowy ze świadczeniodawcami nad wejściem w program COC 2 i COC 3 oraz tak zwany DOC, czyli ta opieka neonatologiczna. To wszystko się wpisuje w kompleksową opiekę nad kobietą w ciąży, a ten DOC jeszcze de facto po ciąży, tak, do 3 lat. Pamiętacie Państwo, wprowadzaliśmy ten system pilotażowy przypomnienie SMS dla pacjenta, 92 poradnie specjalistyczne. Mamy jakieś tam pierwsze efekty. O 88% wzrosła liczba przekazywanych numerów telefonów. To też jest ważne, bo tak gdyby kwestia skuteczności. Jeżeli chodzi, mogliśmy wówczas powiadomić tą większą liczbę osób o tej wizycie. W okresie od października do grudnia zostało wysłanych około 7,5 tysiąca SMS-ów, z czego 95% doręczono. Odnotowano spadek około 10% liczby pacjentów niezgłaszających się na wizytę. To jest, tak jak powiedziałem, pierwszy krok, jeden z mechanizmów. Odnotowano też wzrost o około 31% liczby pacjentów powiadamiających świadczeniodawców o rezygnacji z wizyty. Mam nadzieję, że to będzie szło w tym kierunku, tak, że jak kiedyś będziemy jeszcze o tym mówili, to te procenty będą rosły. W tym roku również, znaczy w ubiegłym roku też zmieniliśmy lokalizację siedziby w Delegaturze. Nowa lokalizacja, ulica Pionierów 8, dostępna, przestrzenna. Przeprowadziliśmy 160 kontroli, zakwestionowaliśmy około 1 000 000 zł, nałożyliśmy 360, prawie 370 tysięcy kar. Tutaj mają Państwo wyszczególnione najczęstsze nieprawidłowości, niepodanie do wiadomości zasady rejestracji, przedstawianie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, w oparciu o które my rozliczyliśmy te świadczenia, nieprawidłowe dokumentowanie. Cały katalog, pełen katalog tych nieprawidłowości macie Państwo w materiałach, które dostarczyliśmy. I nasze stałe akcje, no informator medyczny, gdzie się leczy, to już wspominałem. 8 marca zrób badanie, wygraj gadżety, konkurs zwiedzenie lekarzy lubuskich mediów. Przy okazji też bardzo zachęcam. Kolejna edycja pod tytułem Świadomość zdrowotna Lubuszan. Mam nadzieję, że Państwo będziecie uczestniczyli w tym konkursie poprzez składanie swoich prac, ale też zapraszam 19 kwietnia, jeszcze dokładnie komunikat pójdzie, będzie upowszechniony 19 kwietnia. Zapraszamy na taką galę. Z jednej strony, tak jak w roku ubiegłym, temu będzie towarzyszyła debata. W ubiegłym roku debatowaliśmy o męskim zdrowiu. W tej chwili, w tym roku będziemy debatowali o problemach zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w województwie lubuskim. W mojej ocenie
bardzo istotny temat, z którym będziemy musieli coraz częściej mierzyć. Stąd też taki jest charakter tych naszych debat, by sygnalizować naszym zdaniem takie problemy, istotne problemy. Także serdecznie zapraszam do uczestnictwa, nie tylko, znaczy do złożenia oczywiście tych prac, ale też również zapraszam na samą imprezę. Dzień Dziecka, konkurs plastyczny, Święty Mikołaj, to są takie nasze stałe akcje.